witajcie. Ze strony Grupa Robek z moją pasją. Siemaneczko. Jesteśmy właśnie przy opuszczonej drukarni płockiej, ale zanim zaczniemy eksplorację, chcę was zachęcić, abyście dali suba, kliknęli dzwoneczek, przyjąć bieżąco się, łapka w górę, jeśli demo wam się podoba. Tak więc, do dzieła. Tak więc, wchodzimy do środka. No, jak widzicie, tutaj drukarnia jest w takim stanie wyremontowanym. Ogólnie powiem taką historię, przedstawię tego miejsca. Budynek został postawiony w 1910 roku przez braci Detrichów. Po wojnie została przejęta przez miasto i stała się polską drukarnią. Działała do 2000 roku. Miasto ogólnie miało w planach urządzić centrum kulturalne, ale nie wyszło. W 2002 roku zostało to wykupione. Miały tu być ogólnie mieszkania. Tak jak widzicie, są te jakieś budynki mieszkalne. Ale niestety to nie wypaliło. No i tak to jest. Teraz to bardziej wygląda jak klatka schodowa, jak mieszkanie, ale to niestety jest jeden wielki niewypał. No tak więc możemy teraz sobie w spokoju rozpocząć eksplorację. O, jak tu widzicie, jest winda, taka dość nowoczesna. Szkoda, bo to mógł być tego taki potencjał, tak? Tylko mówię, no, postanowiłem tutaj zrobić blok, ten bloki, taki blok mieszkalny. Zajdziemy do piwnicy, tutaj jest tego centrum piwnicy nawet co w tym miejscu. Jakaś stara płachta. Tutaj ogólnie podobno jesteś bezdomni nawet nocują, z tego co słyszałem. Ogólnie tutaj kiedyś była grupa RDZ Urbex, pozdrawiamy. My też to mieliśmy dojść, ale niestety nam się tu nie udało dojść na wieku pierwsi. Zobacz, jaki to spory budynek jest. O, tutaj jeszcze są kable, ślady remontów. Też, nie? Że z takiej drukarni zrobiście jej budynki mieszkalne. Że tutaj daleko obok też jest taki apartamentowiec, który jest wybudowany. Nie wiem, czy to nie jest przejście tam. Nie, to nie jest przejście do tego. Ale niestety ten apartamentowiec też nie wypalił i tak stoi. Spory teren, naprawdę spory. Ogromne podziemia tu są. Jak tu ciemno, ma jakby środek nocy. Tutaj to ogólnie nic widzę, nie znajdziemy. Dobra, wracamy. Tutaj nic nie ma. Tutaj jest przejście jeszcze. Tutaj, tutaj. Odchyliłem to. A to pewnie przejdziemy do tego, tej co w prawo. Boże, tam jest dalej coś. Same browary. To piwnica. To piwnica, no to widać, że to są drzwi od piwnicy, patrz, tu każdy miał pewnie budynek i swoją piwnicę. Nieźle ci powiem, trafiliśmy do budynku z 1910 roku, a tutaj jest nowoczesne są rzeczy. No to zostało wszystko przerobione. Deweloper to ogłosił, że to miało być super mieszkania. Niestety nic z tego nie wyszło. To mieszkania miały być? Mieszkania, przecież widziałeś klatkę schodową, tam były te bloki w ogóle. A, no tak. Blok, tę klatkę schodową. Tutaj już nic więcej nie ma. Nie, to piwnice są. Kurczę, to zmarnowany potencjał tego miejsca jest, bo to fajnie wygląda, naprawdę. A patrz, ktoś tu jest. Jakie dzieciaki. Dzieci
Dzieciaki się przestraszyły, to może to młodzi eksploratorzy przyszli urbeksiarze. Dzieciaki to parę lat, ale jak się przestraszyli. Mi się wydaje, że chyba przejście to jest do tamtego drugiego budynku. A możliwe, to podziemno może miało tak iść. Ale jak uciekli, nie? Jak się przestraszyli. Jak wylecieli. Nas się bać. Nas się nie można bać. My jesteśmy eksploratorzy, bardzo mili, sympatyczni ludzie. Tak, Dawid, tu jest jednak zejście do tego, do tych, tych. O kurczę, to nieźle tu połączone to jest. Dobrze, że tu nie pokradziono jest całe szczęście. Czy jesteśmy po tym apartamentowcem, co byliśmy poprzednio, w poprzednim odcinku tutaj? O, nawet tutaj nie doszliśmy, to akurat mamy teraz okazję, proszę bardzo. Widzisz, jak fajnie. O, parterówkę. Można to jest minus jeden. Nie parter, to jest podziemia. Podziemia. Trzeba uważać, że tutaj woda może stać. Ale jak uciekli, nie? Ze skitu. Na YouTube będziecie, dzieciaki. Pozdrawiamy, Urbex z moją pasją was. Może to przyszli eksploratorzy, no. Wakacje mają, to chodzą po takich miejscach i się nudzimy. No dobra, tutaj spotkaliśmy przyszłych eksploratorów, tutaj dzieciaki, które z nami uciekały. Pogadaliśmy z nimi. Tak więc wracamy do nagrywania dalej. Mówię, nie ma czego się bać, tam nie ma co się obawiać, tutaj wiecie, na spokojnie. Dobra, to co Dawid, wracamy do tego budynku z powrotem, co tej drukarni, bo tutaj już byliśmy. Tak, musimy tam wejść. Wszystko połączone było. Tutaj byliśmy. Tak, trzeba wrócić z powrotem. Tak więc, o, widzicie, mamy gości niespodziewanych. Tak, jedziemy window, nie? Jak będzie działać. Do mieszkań to raczej się, do mieszkań się raczej nie dostaniemy, bo one są pozamykane. A czy nikt nie remontował szkapkę? To było remontowane, słuchajcie, ale to było remontowane już, no już jakiś czas temu i tak zostało. Zobacz, mamy pomocników, zobacz. Nie, czajnik. A, chyba pościel. Zajrzymy. Czajnik. Wyjście ewakuacyjne. Dobra, na górę chodźcie. Dobra, ja włączam do czata. Państwo macie w ogóle takie koszulki. No mamy swoje koszulki, zrobiliśmy. Pozamykane wszystko? Tak. Pozamykali może te, wiesz, te mieszkania. A tam jest wyjście. Ale tam dalej jeszcze można iść, tam gdzie tam ci byli. Wiesz, gdzie musimy tam, no, musimy tam zejść w takim razie. Jak pozamykali, no to pozamykali. Dobra. Będziemy musieli tędy będziemy musieli wejść. Bo tutaj jest inne wejście. Tak. Tędy. Tu bezdomny nie jest. No właśnie tutaj gdzieś podobno ten bezdomny jest. Podobno. No podobno, ale spokojnie. Nie bójcie się. Pozamykali to.
Tak więc widzicie, ludzie, na urbexie można każdego spotkać. Zwłaszcza małe dzieci. Dobra, przejdziemy tędy, tutaj nakładało się otworzyć do wyjścia. Mamy przychodzić, proszę pana? Przechodzi mamy? Spoko, spoko, zaraz zobaczymy właśnie jak tam wygląda to, czy można w ogóle dojść. Tutaj to uważajcie, tutaj ludzie się kręcą, żeby nas nie zobaczyli, że tu chodzimy, bo tu ludzie chodzą, tutaj. No. Słuchaj, Dawid, chodź, bo tu ludzie chodzą normalnie, chodź, bo nas zobaczą, chodź, żeby nie wezwali, wiesz. Właśnie. Więc to... Nieprzyjemności, ale my to jako dzieci to będziemy mieli. No, ja mam 13. Spokojnie. Ja teraz będę miała, może szybko wytrzymać, ale ja mam cały czas. Ja takiej krosy w domu nie mam. Stare krzesło. Idę. No tak, tutaj nie byliśmy, rzeczywiście, bo to w ogóle jest kilka przejść, tutaj nie można przejść przez drzwi, tylko trzeba innymi oknami tu wchodzić, to jest tak pozmieniane. Tylko słuchajcie, tam ludzie chodzą, nie, tędy nie wracamy, tam ludzie patrzcie chodzą, zobacz, tam jest tutaj przejście jest. Ten... Nie, my musimy wejść tamto drogą, tamtymi kolejnymi, tam gdzie ten bezdomny był, nie? No. Musimy wyjść tędy. Tak, z powrotem tędy wyjść i tam, gdzie mieliśmy wejść na początku. To jest ten budynek, co w poprzednim odcinku byliśmy. Szkoda, że teraz tak byśmy mogli też bez nakręcenia wejść tutaj, tak zobaczyć, co tam jest. Może i tak. Dobra, tu weszliśmy tym kolejnym oknem. Ja już tutaj zdaję prawie 2 lata. O, to jest to drugie okno, coś tutaj tędy weszli, ale weszliśmy tym pierwszym oknem, będzie lepiej. Mało. Ale bez domu to mają wypadki. Ale to nie ważne. Ale to na co? Co? No właśnie. O, no to właśnie tutaj co oni byli też, no. A, no, tutaj właśnie. Trzy dokumenty. O, misie. To jest ta tapeta, o, Manhattanu, Nowy Jork. I tu gdzieś ten, bezdomny podobno właśnie spał, bo tak nie, też było, by tej. Wyżej? Może wyżej właśnie. Ale ładna ściana, szkoda, że nie mam telefonu. To znaczy mam, ale mam tutaj. Puta? No, są tu jakieś rzeczy. Coś widzę z Komunii Świętej, pójść do Jezusa, jakaś kamizelka jest, łazienka. Kibelek. Ciszej. Nie, to jest jakiś ten. Pierwszy łybek z dzieciaków, można powiedzieć, z nami. No, tak więc widzicie. No, wszystko no właśnie, nie wiem, wiesz, co, jak ci to dokładnie powiedzieć, bo to gdzieś tam jest podobno wejście, jest gdzieś. Dobra, wychodzimy. No niestety, moi drodzy, musimy się zakończyć eksplorację, bo tutaj nas zauważono. Tutaj pani z domu zauważyła i nas przegnała. To eksplorowaliśmy dla was. Policja. Tak. Nie wiem,
Eksplorowaliśmy dla was starą drukarnię, a wiadomo, no nie chcemy tej kłopotów, tam już nie będziemy tej jakiejś akcji robić. Trzymajcie się, cześć. Siemaneczko.